Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szymson i dzisiaj, prawda, podnoszę tablicę, w której widzimy, jak, prawda, na murze napisane 212 tysięcy subskrypcji na kanale głównym, 76 700 na plusie i 75 tysięcy na kanale vlogowym. Dziękuję wam serdecznie za to, widzowie. Wbijamy zaraz 213 tysięcy, więc zostawcie suba, kto jeszcze nie subskrybuje. No a w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem w moim domku, ponieważ nie jest kolorowo, widzowie. Straciłem moją posadę policjanta, jest mi smutno, w sumie to lekarza, bo najpierw byłem policjantem, później byłem lekarzem. Zostałem wyrzucony, a z tego co wiem, dalej są tam uwięzieni Palion i Dave, więc muszę jakoś wymyślić sposób na to, żeby ich uratować. Ale dzisiaj wpadłem na troszkę inny, ciekawszy sposób. No w sumie idę najpierw po Milki, bo ja z nią to dzisiaj chcę zrobić, więc zobaczymy, czy się w ogóle zgodzi na to. I powiem, i się dowiecie, jak ona się też dowie równocześnie, co będziemy chcieli zrobić. Uwaga, puk, puk, tutaj numer 13 domu, kurier DHL. Co jest? Leki. Jakie leki? Kurde, mój kurde, cały czas kaszel. Ja też mam kaszel cały czas. I ząb mnie boli, okay, i gardło mnie boli. Jest ogólnie choroba. Pokaż, pokaż. Aha, doborowania widzę, no, doborowania widzę. Fajnie. Nie do borowania, tylko do wyrywania. Dobra, chodź, wyrwiemy. Nie, chodź, ja nie chcę wyrywać. Zauważyłeś w ogóle, że za każdym razem, jak tutaj jestem, to tak się trafia, że jak ty jesteś po drugiej stronie, stałem po drugiej stronie i podchodzisz do drzwi, no, żeby mi otworzyć, to zawsze robimy tak, że tak szybko otworzymy drzwi, tak, że ja kliknę i razem otwieramy, no. Tak. Ja nie planowałem tego, ale zauważam, że za każdym razem tak jest, więc czekaj. Tak. Czekałem. Ja tyle czekałam, na gdybyś tego nie kliknęła, to byśmy tu do stoju siedzieli, nie? Dobra, w każdym razie przyszedłem tutaj do ciebie po to, żebyś w końcu na moich oczach podmieniła tą tabliczkę nieładną. No napisz tam, co trzeba napisać. A, okej, dobrze, to teraz kolejna rzecz, zapraszam tu do altanki. Nie! Nie mam alergii, ja nie mogę mówić takich rzeczy. Jak nie możesz mówić takich rzeczy? Let's go, tak żeby sąsiedzi usłyszeli. Z pełną piersią, ale dawaj. Dobra, jesteś gotowy? Jestem gotowy, no. Czekaj, bo ja muszę się po prostu, wiesz... Ściągam słuchawki, dawaj. Czekaj, zrobię sobie tylko ten, pompki. Dobra. Ryknij, ryknij. No zaryknij. Dobra. No. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Do rebi basodasi, do sidaso fabile, to dobra. Altanka. Dobrze. Imienia. Świetnie. Nie. To jest nie do akceptu idzie. Co ty, kurde, co to było? Wołałaś, no dobra, wołałaś dobra, o dobra, pomoc, dobra. Czy wołałaś z radości? Altanka imienia mu. Dobrze, tak jest, tak jest. I tak należy. Dobra, słuchaj, ja dzisiaj przyszedłem do ciebie po konkretną rzecz. Co jest, nie podobało ci się? Jeszcze raz chcesz? Okej, dobra, no to jeszcze raz. Nie, ja nie chcę już. Dobra, pozdrawiamy sąsiadów, prawda? Nieważne, w każdym razie tak. Dzisiaj przyszedłem do ciebie, ponieważ chciałbym się razem z tobą zemścić na Yetim. Zemsta na Yetim? To jest moje ulubione zadanie. No to moje ulubione zadanie, no to dzisiaj, prawda, że tak powiem, zakładam okulary do zemsty na Yetim i możemy, że tak powiem, poddymiać. Więc ja uwaga, ja już... Chcę. A wiesz, jakie ja mam okulary? Nie mam okularów, nie. A chcesz zobaczyć moje okulary? Chcę zobaczyć twoje okulary, dobra, oczywiście, że chcę. Wyślę ci zdjęcie na Facebooku. Jaka ocena? Więc tak, jeżeli chodzi o okulary, to wczytuje mi się jeszcze zdjęcie, ale o. Okej. Okay. Wiesz, że mam podobne? No to załóż. Czekaj, dobra, to idę założyć podobne okulary. Będziemy razem w takich podobnych okularach. Zmieścić się na Yetim. Oh my god. No, zemsta na Yetim w tych samych okularach. Let's go. Wysłałam ci zdjęcie. Dobra, pokażę widzom. A wiesz, że miałem kiedyś takie okulary. I co z nimi zrobiłeś? Gdzie one teraz są? Pękły mi. A co jak ci powiem, że nie pękły i to są twoje okulary, ja je po prostu kradłam? Oddawaj mi je, złodzieju. Milki w okularach. Podobne. Podobne. Ale ja mam lepsze. Nie. Nie, przyznaj, że ja mam lepsze. Widzowie muszą napisać. Dobra, widzowie. Zostawiam... Dobra. Ocena, widzowie. Ocena. Tak. Ja już tu, prawda, wyciągam telefon, prawda. Będę oceniać, które okulary better. Kandydat numer jeden.
Kandydat numer 2. I ja wygrywam no tylko i wyłącznie dlatego, że ogląda nas więcej dziewczyn. Ej, dziewczyny, musimy się łączyć. Musimy się w jednym teamie, pamiętajcie. Dobra, słuchaj, ja w okularach lecę. Ale nie możesz ściągnąć okularów, nie możesz ściągnąć okularów. Nie mogę? Nie. O kurde, dobra, to czekaj, to je zakładam. Zemsta na Yeti musi ja być w okularach. Nie widzę, no dobra. Bo to musimy inkognito, on nie może wiedzieć, kto to jest, nie? Dobra, rozumiem. Idziemy, w takim razie słuchaj, na czym polega zemsta? Jest to więzienie, ja zostałem stamtąd wyrzucony, ale to nie zmienia faktu, że ja tak się tam włamię zaraz jakoś, znajdę na to sposób. No a zanim się tam włamiemy, to musimy przyjść po zapas dirta, ponieważ dzisiaj, weź sobie tam z kilka staków. Dzisiaj troszkę nasyfimy tam. Dzisiaj troszkę rozsypiemy, że tak powiem, dirta. Żeby on tam miał po prostu syf. Żeby on po prostu... został rzucony, no, dirt, no, tak, został, dobre. Jest takie powiedzenie, że kości zostały rzucone, kości chyba zostały coś rzucone, teraz, że tak. I teraz mówimy, będzie, że dirt zostanie został... rzucony. Dobrze, ej, jesteśmy super i mądrzy w ogóle. Wyobrażasz sobie co? Tego Yetiego? Ej, on ma po prostu... Z taką inteligencją się mierzy. Wyobrażasz ja sobie to, że nasze IQ podzielone przez 10 to i tak nie daje tyle, ile on ma? To jest niesamowite. Ja, ej, to jest niesamowite. Naprawdę, ja jestem, tak się cieszę, że jesteśmy, że jesteśmy po prostu team geniusze. No ja byłem lekarzem jeszcze 2 dni temu, nie? Ja nie mogę, ej, ty jesteś tak wykształcony. Ja w ogóle, nie wiem, ja nie wiem, co ja mam robić nie z tą wiem, czy wiedzą. Ja mogę... Patrz, ja jestem aż tak inteligentny, że ci pozwolę pierwszy jechać. Ej, dobra, przestań, bo ja po prostu oślepiasz mnie inteligencją, dobrze, mam okulary. Musisz mi tylko ten wózek... Oślepła. Dobra, idę tam z buta, albo podlecę sobie litrom. Bo nie mam... Co jest? Kurde, jakieś tutaj były problemy, zasypało tutaj bo ja... Ty, nie idź tam, bo ja już puszczam kolejny wózek w dół. Nie. Zatrzymałaś wózek. Dobra, chodź, no nie, bo ja przyleciałem sobie litrom. Ogólnie to tak, okay. Sytuacja wygląda tak, że nie mam żadnej poty na niewidzialność w sumie, jak tak teraz sobie myślę. Ja mam jedną. Aha. Poczekaj, to jest szybko skoczę. Mogę ją podzielić. A, nie, to ja szybko sobie ogarnę. A zostawiasz mnie tu? Tak, poczekaj tam chwilę. Ja sobie szybko ogarnę, bo ja tu mam laboratorium, prawda? W laboratorium to wiadomo, co w laboratorium, to jest zostaje w laboratorium. Jedyne, co w nim nie zostaje, to poty na niewidzialność, tylko... Problem jest jeden, nie mam tu żadnych pot na niewidzialność. Czekaj, muszę... Ja wiem, gdzie mam. Ja wiem, gdzie mam. W mojej ukrytej skrzynce, która jest tajna. Tajna skrzynka? Tajna skrzynka. A ty wiesz o mojej tajnej skrzynce? Nie, której? No to pewnie dlatego, że jest tajna. Aha. Ktoś by się spodziewał. Dobra, nie mam poty na niewidzialność, tak? I tylko chciałem oznajmić, prawda, sytuację oznajmić. Dobra, trudno. Nie mam poty na niewidzialność. Będę na ryzyku. Halo! Tu jestem. A, tu jesteś, dobra. Ja wchodzę na ryzyku do środka, nie? Ogólnie uznałem, że no bo jesteśmy sami na serwerze, więc jak ktoś wejdzie, to mamy przewalone, nie? Jak coś, to napijemy się, no. Ale jak coś, to się napijemy potki i będzie chill. Ale jest jedna, nas dwóch. Aha, ty nie masz potki. Piłka jest jedna, bramki są dwie. Okej. Jak to pasuje powiedzenie tutaj. Niesamowite, dobra. Szybka akcja. Wbiegamy, rozstawiamy dirta, uciekamy. Dobra? Tak. Jesteś gotowa? Dobra. No. To let's go. Aaaa, dobra, się wystraszam. Jeszcze raz, tu pozwolę ci pierwszej przejść. Ała. No, straciłaś swoją szansę. Może jeszcze raz? A zaraz jeszcze idę, nie mam wyjścia. A czemu mi... Ej, czy gdzie ty... Co? Szczypson. No widzę twoją rękę przecież. No nie, no naprawdę, nie udał się troll. No dobra, tutaj jest środek więzienia, tutaj proszę, w tym momencie rozstawiamy dirta. Jest syfione, ja tu muszę zamrować przede wszystkim te drzwi, bo one tutaj mnie najbardziej złe wspomnienia z nimi mam. Myk, dobra, tu. Czemu masz złe wspomnienia z drzwiami? Bo ja tam byłem lekarzem. Chciałam XD. Ej, dobra! Dobra, walimy, czekaj, ale to patrz, gdzie zrobimy XD, tu. Raz, tu. X. Robi wrażenie! Niewielkie to X, ale dobra, X. Niewielkie? Nie, ale takie niewielkie, ale dobrze, że jest tak niewielkie, wiesz o co chodzi. Tak. Takie ma być właśnie. Dobrze, tak. Że jest takie XD niewielkie. Pasuje? Pasuje XD, beka. Jest XD, to ty dopisz beka. A gdzie ona napisać beka? Nie wiem, gdzie napiszę jest... LOL. LOL. Nie, napiszę LOL. LOL. Jakie powiedzenia napiszę w ogóle? Ten, internet 2K12. LOL. Lel. Dobra, rozstawiaj tego dirta tutaj tak, żeby zaraz zapamiętali. Piszę, tutaj... teraz piszę. Co ty piszesz? O. A, LOL robisz, no dobra. Tutaj ma być nasyfione. Ja jestem w 2012. Równo tu ma nie być nasyfione. Mi teraz. Dobra, rozumiem, okej, dobra. Równo. Powiedz jak będzie w 2019, bo to już będzie bliżej nas.
Dobra, dobra, jestem już w 2018. Dobra, o kurde, rok. Szybko, szybkie rozwiązanie. Ej, jaka śmieszna jestem, ha. Ja dobra, ja tutaj już jestem na piętrze. Ja już tutaj jakieś jakie są jeszcze, jak jeszcze ten mówili kiedyś ludzie? Jak się jeszcze kiedyś mówiło? Nie wiem, Beczunia. Nie pamiętam. Beczunia? Nie, to nie było nigdy takie ten. Nie było nigdy? Troll. Trollololo to było kiedyś. Hech? Trollololo, ja pierniczę. Pamiętasz Trollololo? Jolo. Ej, bo mi się kończy dirt już ogólnie, nie? Ja mam jeszcze 3 staki. No to kurczę, wszystko trzeba zużyć. Nie ma. Wszystko a, dobra. Ja idę do biura Yetiego, tam będę miał do roboty, tu. Patrzcie, co tu się dzieje. Myk. Tu. Biuro Yetiego musi zostać tutaj całe zasyfione. Ale jesteśmy... Ja trzymam go krótko na smyczy. I'm in love with the wiecie, widzowie, z widzami, znaczy z widzami, Boże, z własnymi szefami trzeba krótko. Tak, on był moim szefem tutaj, prawda, w tym więzieniu i ja z nim krótko. Dobra, tu widzę, że jeszcze właśnie to piętro nie jest zrobione, więc ja już je tutaj, prawda, uzupełniam. Mm-hmm, ile masz jeszcze staków? Bo ja mi został już ostatni. Mi też ostatni został. No to już uzupełniamy to i uciekamy. No czyli łącz, ile miałeś staków? Ja miałem 6. No tak, ja 7. Też, ja chyba 4 miałam. Okej, okay, no to ja mi się skończyło w tym momencie. No i pięknie, i nasyfione tu jest równo, czyli tak jak tutaj ma być, niech sobie raz na zawsze zapamięta, tylko ja tabliczkę jeszcze potrzebował, żeby mu zostawić wiadomość. Czy tutaj jest jakaś tabliczka, że ja mógł zostawić taką wiadomość? Czekaj, znajdę tu może coś, albo i nie znajdę, no tak też być może. No, o nie, rozwaliłem D, czekaj, muszę naprawić. Nie, masz jakąś tabliczkę? Tak, piękne, tutaj chyba są, piękne czekaj, jest to, gdzie ty jesteś? Dobra, na górze. Zrzuć mi tabliczkę. Czekaj, biorę. Okej, tu jest jakaś. Nie wiem, gdzie ty jesteś, nie widzę cię. Na górze, nie wiem, tu jakaś. A tu widzę cię, zrzuć mi, no. I o! Ale leci. Dobra, zostawiam informację na samym wejściu. Chciałem zrobić wiadro, ale się stresuję, że nie zrobię. Dasz radę. Czekaj, ale zanim to zrobisz, to ja napiszę tabliczkę. To za to, że mnie wyrzuciłeś z mojej ukochanej pracy lekarza. Dobre. To nie, krótko go trzymam. Dobra, czekaj, ja sobie tylko zjem, tak żebym miał coś do oglądania tego przesympatycznego serialu, prawda, w którym łamiesz girę. No. Dobra. Wow, niesamowite! Widzowie, jeżeli chcecie odcinek z robienia turnieju z Milki, kto wyżej skoczy robiąc wiadro, zostawcie gdzieś łapkę w górę. Dobra, chodź, uciekamy. Uciekamy, dirt został rozstawiony, pora się wynosić. Dobra, szybki powrót z powrotem do wioski. Ale no i co? Nie, jesteśmy tak źli. Szczerze? Szczerze to wydaje mi się... Emo girly, emo boy, dlatego się psujemy idealnie. A, rozumiem. Śmiesz, to jest źli. Jesteśmy jak plus i minus. Źli. W tym. W baterii. Baterii. Ej, ja nie wiedziałam, że to ma taki odgłos fajny. A, bo ty też lecisz, dobra, bo ja tak już sobie leciałem i zapomniałem, że ty chyba elytry nie masz i tak myślałem, nie? Spoko. Dobra, czyli co, ogarnięte, zrobiliśmy ten, na koniec, na zakończenie tak, dobrego dnia. Wiesz, nie można... Dokładnie. Imienia. Mów, nie zatrzymuj się. Mów! Dobrze, dobry przester, podobało mi się. Aczkolwiek jest jeszcze coś do poprawy, można... Można by było to zrobić lepiej. Następnym razem, no wiesz, dobrze. Coraz z dnia na dzień. Z dnia na dzień musi być coraz lepiej. Tak. Rozumiem. Dobra, no to co? Ogólnie podsumowując, zemsta na Yetim zrobiona, zasypaliśmy mówienie dirtem, czyli tak jak trzeba było. Nie będzie tutaj, że tak powiem, mnie wyrzucał z roboty. Ja na to się nie zgadzam totalnie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam do Milki. No i co? Miejcie się dobrze. Pa, widzowie. Pozdro.